Dzień dobry, to ja, Dem, bardzo serdecznie. Zabrali mi Sentinela w ogóle, jak podjechałem pod Ammunition, wszystko się nagrywa, tak, głos powinno być ok. Zabrali mi Sentinela, gdy byłem pod Ammunition. W ogóle, co miałem jeszcze do powiedzenia? A, dowiedziałem się, że te Sentinele przypominają właśnie bety serii 5. Wiecie, w zależności której części, no ale to są bety, tak. Jak się wydawało. Hey Maria, move your butt. Umbra does this. Czemu tak wieje? The one and only Queen of Sheba. What were you doing up there? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around for the conversation, do you? Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece. You hear me? And watch her. She can be trouble. Yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, Fido, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. To jest córka Salvatora. Ten Joy, czyli to jest ten sam, co chyba chodziło właśnie w San Andreas, że to jest Jimmy. Więc ten, co CJ robił z nim, powiedzmy, te interesy. Więc o to chodziło. Z tego, co pamięcią sięgam, to w przeciągu albo tego, chociaż nie wydaje mi się, że w następnym odcinku najpóźniej będziemy już odblokujemy następne miasto. Także jak widzicie, idzie to sprawnie, jeśli w przeciągu 3-4 odcinków potrafimy tak daleko zajść, tylko że mi się samochód rozpierdziela. Chico. Hey Chico, nah, just the usual. There you go, lady. Hey, maybe you should check out the warehouse party at the east end of Atlanta Keys. Thanks, Chico. See you around. Gracias. And enjoy. That's good stuff. Ciekawe, czy Sara wie o tym. Come on, Fido, let's go and check out. Czy nie chodzi o to, że ma przeciwko narkotykom, pewnie tylko chodzi bardziej, że to córka. Czemu mi strzelają? Mam rozpierdolony samochód, który nie wytrzyma długo. Ale najlepsze jest to, że w tym mieście trafić do pełen spraya to jest kiśmut szczęścia. Więc prawdopodobnie ten samochód mi się zaraz rozpierdzieli. Nie znajdę tu pełen spraya. Właśnie to jest najgorsze, że my tego nie znajdziemy, bo musimy się nauczyć na pamięć. Tak samo jak przypominam sobie, że w drugim i trzecim mieście, bardziej w drugim, trafić do naszego miejsca, spawnu, jest dosyć ciężko, bo tam nie pokazuje, wiecie, lokalizacji domku z odległości jakiejś tam dużej, tylko tak jak mam na radarze. No, znaczy w trójce to jeszcze nie było taki problem, ale w dwójce zapisać grę, tam w ogóle trzeba było płacić. Dobra, to my może przeparkujemy. Możemy wysiąść? Możemy wysiąść. Pokazywałby coś szybszego. Nie! Musimy tym jechać. Pokazuje nam znacznik, bo on jest strasznie malutki. Przecież chuj wie. A, to po prostu na imprezę przyjechali. Dobra, gdzie oni? Wow. Chodź. Jebać tą limuzynę. No serio? Kurwa, wymogi jakieś. Przecież nas zabiją zaraz. Przy okazji broni troszkę podłapaliśmy. Dobra, nie zabij się. Czyli ja myślałem, że ona do przodu siądzie.
Najgorsze jest to, że mamy dwie gwiazdki, a ta limuzyna zaczyna dymić. Ja nie wiem, czy w ogóle mi się to uda, bo jeśli zaraz trafią mnie samochody, chociaż 4 razy myślę, że po prostu by mnie walnął, a już nie mówię o strzelaniu. Ja naprawdę zepsułem ten samochód zbyt bardzo. No, kurwa, naprawdę? Pokazali mi? No są, oczywiście, że muszą być. Ale to nie jest jakoś bardzo daleko. Tylko w ogóle, nie wiem, pościgi w tej grze są o tyle trudne, że ci nasi przeciwnicy są naprawdę szybcy. Gdzie w przeciwieństwie do... Nie, Vice City też byli w miarę szybcy. Ale San Andreas nie odczuwałem tego tak bardzo. Te samochody bardzo szybko się psują w ogóle tutaj. No ale dobra. A, już dalej się nie odważam. To była Maria, to nie była przypadkiem żona? Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia zresztą. Dyszka za takie zadanie. Także fajnie. Dobra, wszystko się nagrywa, mnie widać, także nie ma problemów. Super. Gra nie crashuje. Nie było, że przedobrze. Odblokowaliśmy misję w ogóle u Jaya i... w Elce. There's a guy named Curly Bob, works the bar at Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. He usually gets a taxi home after work, so follow him. And if he's ratting us out, kill him. Kill him. Kill him. O, koledzy. Próbują się dobić. Dobrze im idzie, zaraz samochód skasują. Ale szybka jest ta beta, naprawdę. A właśnie to zawsze było dla mnie fascynujące, że to było pierwsze GTA w 3D, które wyszło, a właśnie miało 2001 rok. Na przykład mi się to nie podobało, że czemu Vice City jest 86 rok, a tam jest 92. I wiecie, takie bla bla bla, ale dzisiaj patrząc na to wszystko, to jednak budowało klimat. I ta gra, tak, ta seria ogólnie postawiła na ten klimat. Mowa o tym ziomku naszym? Nie. Powinien tu wsiąść. Prawda? Idzie. Czy właśnie my go znamy? O kurwa. Aha, byliśmy za blisko, rozumiem, tak? No, byliśmy prawdopodobnie za blisko. Powinniśmy być w dalszym otoczeniu. No trudno, się mówi. Co poradzić? Pojedziemy do niego. We're at war. The Triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. The laundry still owes us protection. They reckon the Triads are protecting them now, so I say we exact a fitting punishment. Take those boys over and whack the Triad warlords. Hell, if you get a chance, pop some of their soldiers too. Dobra. Ten samochód jest czterosiedzeniowy, bo chodzi o to, żeby nie był zniszczony. Jednak będę na to zwracał uwagę w tej grze. Żeby jeździć niezniszczonymi samochodami. Kurwa! One się niszczą. Patrzcie, już dymi. Już zaczyna dymić. Dymi w kurwa. Dożyli w nas dwa razy. A wiecie, bardziej chodzi o to, że ja jestem z tymi głowami.
Jeśli się ich zabije, to prawdopodobnie spalę tę misję. To jest przejrzane. To mu zależnie od nich. To nie my! Tak, komisja już zaczęła coś gadać. O, shotguna dostaliśmy. Kurwa! Ładnie nas faratają. Jebać, tam jednego zabraliśmy. Kurwa, wiecie co jest najgorsze w tej grze? Że zdobywanie HP jest tylko przy szpitalu jakby. Kurwa. Jedziemy, spierdalamy. Wiecie czemu? Tak jak mówiłem, możemy to robić w szpitalu. W szpitalu zdobywamy HP, a my mamy 45. Keblaren. W tym mieście nie możemy zdobyć żadnej innej broni z ammunition, jak właśnie Uzi oraz pistolet. Dobra, zabraliśmy wszystko. Tylko przydałoby się też samochód wymienić. Ładnie będzie zdolają. Dobra, czy możemy kutać w tej grze? Dobra, musimy zabić tego. Więc to nas powinno interesować. Dalej możemy zabrać nasz drewniany samochód, który zaraz eksploduje. Albo... Kurwa, ile ich tu jest? Nie, zostawcie mnie. Kurwa, mamy 30 HP. Czy nie spalę tej misji, jeśli ja ich nie zabiorę ze sobą? Ale więcej ich jest. Bo możemy czuć się nigdzie bezpiecznie. Te misje naprawdę nie są łatwe. Co? Bałem się, że mnie zaresztuje. Doktor bym musiał powtarzać wszystko, bo szkoda, bo... Znaczy... Wiecie, zbierać te broni i tak dalej. Dobra, niech mi po prostu... Kurwa, tylko że ja mogę zginąć, to jest najgorsze. Ciężarówka triady. Dobra, to znamy tą misję. Tylko kurwa, mamy 30 pierdolonego HP. Ona z rybką będzie jeździła. Była tam. Wtedy drzwi się otworzą. Tylko kurwa, ja mogę zginąć. To jest najgorsze. Ja nawet nie wiem, gdzie mogę życie tu uzupełnić. Chyba naprawdę pod szpital podjedziemy, bo to może być ryzykowne. Kurwa, to jest pojebane, naprawdę. Gdzie zapisujemy grę? W ogóle ja przed nagrywaniem tego odcinka podjechałem naprawdę pod... Nie, tutaj jest policja. Tu na prawo powinno być. Nie. Kurwa, i szukaj tego szpitala. I jak się nawet nie wiesz, gdzie to jest. Czy nawet człowiek nie wie, gdzie to jest. Tu. Ale naprawdę, lepiej już chyba podjechać, bo to, że w ogóle jedno mamy. Już tylko... Bo zużyliśmy wcześniej, kiedy... Zaczynaliśmy w ogóle nagrywanie. Dobra, teraz znaleźliśmy samochód triady. No ale lepiej tak niż powtarzać misję. Może nie wiem, czy mogę sobie życie uzupełnić. Ale w naszym wypadku nie możemy tego robić. To nie ten. To nie taka ciężarówka. To też nie taka ciężarówka. To jest policyjny samochodzik. Do you live in the boring suburbs that dream of living in a lonely castle on a windswept moor? Do you want to trade in your sweatsuit for a 100-pound suit of armor and swap your SUV for a no? Nie. To nie ty. Serio, trzeba tak szukać. Is your next ideal home improvement a boat? Well, get ready, Liberty City. This weekend and every weekend at Liberty City Park, it's the medieval Millennium Fair. Our band of szukaj tej pierdolonej ciężarówki, której może tu nie być. Boże, nie lubię czegoś takiego. Nie lubię tego wszystkiego gitarza. Trzymasz się na jakimś głupim szukaniu czegoś. Tracić czas tak naprawdę. At the medieval Millennium Fair, to jest triada. Learn the art of cooking with turnips. Yum yum. By genuine reproduction medieval artifacts. Nie, to też nie jest triada. Double-handed battle swords. One size fits all. Chainmail. And this weekend only, pick up an all
albo taka pseudo-biała. No inaczej tam nie wejdziemy. Tylko właśnie z tego co kojarzę, jeśli byśmy na nich weszli, od razu zaczną w nas strzelać. To tak bardzo. Joma. O, to chyba to. Nie. Będzie z taką rybką. Będzie z taką rybką. Kurwa, nie mogę tego pierdolnego gówna zdać. Mógł tam w downtown, znaczy tam China tam. Kurwa, downtown. Były. To wy. To też nie ty. Pierdolę. Dobra, podjedźmy tu pod te China tam. Kurwa mać, ale widzicie? Ile czasu traciłem na takie głupie rzeczy. To też nie to. A kiedyś już też miałem taki problem. Nie powinien jeść. Nie, to autobus, a to wojskowy. My się zablokowaliśmy. Kurwa, tylko jak my wysiądziemy, to zaczną nas... Dobra, żeby ich wystraszyć. Tu było. Kurwa, patrzcie ile czasu straciliśmy. Nie tu jeździć. I muszę tu jeździć. Z jednej strony to szkoda, że one się tak nie respią jak w tym. W... GTA Vice City. Łatwiej byłoby nam znaleźć. Jest! To jest to. Widzicie? Jest ten ziomek z mafii. Mamy wreszcie. Widzicie ile nas to kosztowało? Ciężarówka triady, widzicie? I tu kolejna się pokazała. Szybka nawet jest. I wiecie, w takim przypadku... Kurwa, i teraz wszędzie będą. Słuchajcie to. Jak na złość. A teraz byśmy ją wywrócili, by nam się spaliła i nagle żadnej by nie było. Dlatego nie wywalmy jej po prostu. Oni chyba potem bramę zamkną, tak mi się wydaje. Mało amunicji mamy. Haha, widzieliście jak ładnie? Zabierzmy im amunicję. Trzy uziki, ale tak naprawdę tej amunicji nie było jakoś bardzo dużo. Dobra, do Joya możemy pojechać. Ale ładnie nam to wyszło z tym granatem. Tylko właśnie dopiero jak pojedziemy do następnego miasta... Aha, no nie odblokowaliby mnie. Dlatego dali nam tę drugą ciężarówkę. Pytanie co by się stało, gdybyśmy na przykład zniszczyli tamtą ciężarówkę. Warsztat, import, eksport. Portland, Harbor. Mamy zamówienie. Dobra, chuj, tam można samochody dostarczyć. O Boże, serio teraz zmienił godzinę pracy? Tutaj właśnie było wcześniej 5:21, a teraz nagle 6:14. Nie fajnie. Dobra, pojedźmy do Toniego. No w tym odcinku nie uda nam się dostać do następnego miasta, tak że to będzie musiało troszkę poczekać. Dobrze. Szósta, 14, warto zapamiętać. Inaczej będziemy musieli do Sala pojechać, jeśli już do niego zrobimy misję ostatnią. Smażone ryby. Okay, I've had enough of this shit. We're gonna finish the triads in Liberty once and for all. Eight Ball's rigged a dust cart with a bomb. It's on a timer, so if you mess up, there'll be no evidence. Go and pick up the dust cart. Careful, Eight Ball says it's real sensitive, and the slightest bump could set that thing off. Their fish factory will open its gates for a dust cart, so you can drive right in. Park up between the gas canisters and get the hell out of there. I want it to rain mackerel. We're talking real biblical here. Nothing low budget. Może być trudne, jeśli będziemy narażeni na jakieś wstrząsy, że tak powiem. Czy mi się wydaje, czy raz jak byliśmy tutaj, to właśnie alarm zaczął napierdzielać z tego samochodu?
Pana 8-Ball. Ciężarówka. Aha. Pierdolam. Musimy jeszcze z tym wyjść jakoś. Nie wiem, na tym miejscu się... A oni żyją. Oni kurwa żyją. A oni żyją, bo czemu mieliby umrzeć? Szósta, czternasta, więc nie możemy pojechać do naszego kolegi. Bo za szybko zrobiliśmy miejsce widoczne. Bo za wolno. Nie, za wolno nie, bo my mieliśmy u niego o 15. Dobra, pojedźmy do sala, tu już pojedę z wami. Już nie będę robił cięcia może. Co by wydawało. 67 życia. I tak nasze życie nie będzie bardzo narażone w tej misji. Bardziej tak naprawdę... Bardziej tak naprawdę będzie narażone wytrzymałość naszego samochodu. Po prostu na początku jeździmy nim ostrożnie. Tyle. No wiecie, kiedyś się zapiszę po grę. Dobra, u Tony'ego zaliczyliśmy tak jakby to. A, to z tym kudłatym job. Dobra, dobra, a to pomyliłem misję zupełnie. Myślałem, że to z tą limuzyną. A tam to nam się udało. Liberty City. Co to? Ale nie, muzyka w tej grze jest fajna, tylko właśnie nie mogę puszczać. W ogóle w samej całej serii ta jest fajna. Nawet tak naprawdę ta piątka nie wydaje się taka straszna. Fajnie będzie zagrać. Może nie lubię pani. Tu lubię. Spierdalajcie. Mamy go śledzić, prawda? Więc... O ile czegoś nie pomyliłem. Cele. Zaparkuj przy... Dobra. Żaden z... Jedź za nim.
You about to get rolled on. Nie będziemy mieli żadnego wskaźnika, czy się będzie bał, czy coś. Jest, trochę. Wcześniej nawet nie zdążył się odpalić. Tak byśmy mieli jakieś... O kurwa. Gdzie on pojechał? Tam. Widzicie, my nawet nie mamy celu pokazanego, tylko musimy śledzić go po prostu. Ta gra nie pokazuje nam, że jesteśmy debilem. Nie możemy być debilem w tej grze. Pytanie, ile misji będzie teraz u Sala, bo teraz taki jakby ciąg zadań nam się zrobił. No ale nie jest łatwa ta gra, powiem wam, naprawdę. Te misje... robią wrażenie. Dlatego będzie trzeba się dobrze zaopatrzać. A nie na biedę lecić. Chyba było... Chyba miałem już tą misję. Czy my nie mamy snajperki przypadkiem? Mr. Big Mouth himself. Were you followed? You know what goes on here. It's our little secret, Amir. No, I wasn't followed. You got my stuff? Here's your spank, Squealer. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Ferellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore has become a dangerous and paranoid. Najśmieszniejsze jest to, że nasza postać nie umie mówić, tak on nam powie, co robi. What has he possibly got to worry about? Za prochy się sprzedał. O kurwa. Miał shotguna. 20 naboi, to teraz mamy 25. A, czyli to jest jakby po jednym strzale z tego. Wiecie, w combat shotgunie na przykład w... No, to tak działa po prostu. Bo nie mamy przy... O Boże. Niepotrzebnie to zbieraliśmy. Przypadkiem. No tam jest samochód. A czy to się może przydać w wielu misjach? Ten spowolniony czas. Mamy więcej czasu na reakcję. Trafimy więcej rzeczy zaplanować. Ale aktualnie to nie przyda nam się. O, ale już jest normalnie, jak się myśli. Dobra, od 6 do 14, czyli musimy do Sala jechać. Po prostu. Dobra, ale wiecie co? Ja może bym po prostu... To jest szpital, tak? Zapisałbym grę i widzimy się u Sala, co? Także, zaraz. A nie, to 30 minut. No. Dobra, jesteśmy, pojedziemy do Joeya. W ogóle zauważyłem, że my dostajemy pieniądze za wszystko, patrzcie. Nie, za to nie dostajemy akurat, ale za nawet uderzenie w inny samochód dostajemy z $15, przejdźcie to. Patrzcie, widzieliście? Pieniądze nam się zda. Wiecie, mamy tą godzinę, to możemy do niego pojechać, do Sala pojedziemy w następnym odcinku. What a ride she's gonna be, huh? All right, listen. Get some wheels to the safe house at St. Mark's and pick up a few friends of mine. They're hitting the bank and they need a driver. I gave my word that you were the man, so don't screw this up. Get them to the bank before 5 o'clock, not a minute after. Aha. Przed godziną 5. Więc chyba dobrze, że pojechał... Nie wiem, czy też nam timer odpali. To nie nam timer. W kasetence powiedział w godzinę 5, więc jeśli byśmy, bo do niego możemy pojechać w godzinach 6, 14, tak? Teraz po 8, bo... Robi to. Nie chcę tym jechać.
Nie tym samochodem. Nie dam rady. Chłopaki. Możemy zmienić samochód? Byśmy mieli tylko na co. Tam jest Sentinel. Beta. A ty też. Mafia skład. Mafia BMW jeździ. Ten dach tylny, znaczy dach. Ten, nie wiem jak to nazwać. Bagażnik. Boże, co tu leci. No, tym mogę uciekać. Napad na bank, po prostu bijają, zero tam temat. Tyle i pieniądze. Chodzi jeden. Uczuję temu, co muszę jak najdalej. Działam ich zabrać. Dam radę. Ty mówię jeździć. Pod ciarkę. Tu będzie to rozwalona droga? Tak. Nawet nie wiem, gdzie jest pen and spray. Helikopter. No kurwa, dobra, tylko gdzie jest pen spray? Jeszcze mi nawet nie powiedzieli czegoś takiego. Ja nawet pamiętam. Gdzie jest kurwa pen spray w tej grze? Czajcie? Czy wy wiecie? Bo ja nie. Czy ktokolwiek wie, gdzie jest pen spray, musicie kurwa znać moją pierdolną pamięć. Pampy. Kurwa. Chłopaki, nie gincie. Nie giniecie, super. Nie giniecie. Dobra. To nie jest pen spray. Chujec. Nie wiesz, gdzie jest kurwa pen spray. Naprawdę nie wiem. Muszę zapamiętać po prostu i tyle. Nie ma łatwo, że kurwa to że coś pokażemy. Nie. Kolego. Jeden przeżył. Bez kitu, jeden przeżył. Tą misję mi zaliczy. Ej, przed piątą. Na samochód zaczął się palić. Wygraliśmy tę misję tylko i wyłącznie dlatego, że mieliśmy szczęście. Ale i wyłącznie dlatego, że mniej więcej kojarzyłem, co to może być. No to nie ma naprawdę reguły, no trzeba zapomnieć, że są pierwsze testy. Jeden przeżył. Ale forse ma. Dycha. Dobra, także dziękuję wam za oglądanie. W następnym odcinku widzimy się u Sala. Yo.